Witam wszystkich bardzo serdecznie z tym Impo i witam was w nowym odcinku ze Stanem Manchera. W poprzednim odcinku, jak wiecie, otworzyliśmy wszystkie openingi standardowe, jakie się dało w grze, standardowej. Wszystko otworzyliśmy, co się dało. Skończyliśmy tak jakby całego Slime Manchera, jeżeli chodzi o standardowe openingi. I jedynie co zostało tak naprawdę ze standardowej gry, to jest ulepszenie tej bazy na maksa. I to jest w sumie tyle. A z DLC został nam oczywiście Secret Style Pack. I zajmiemy się dzisiaj trochę tym i tym. I wydaje mi się, że potwieram trochę Secret Style Packów, bo ogółem na cały świat jest ich 20, z tego co sprawdziłem. Czyli mamy tylko 20 openingów do otworzenia ze Secret Style Packa. Może byśmy tak to podzielić gdzieś, nie wiem, tak na pół może. I postarali się te nasze rancho polepszać dzisiaj jeszcze. Czyli na początku potwieram trochę openingów, potem polepszam trochę rancho, bo potem znowu może wrócimy do peningu, potem polepszymy rancho, ale po prostu peningi, potem tylko rancho, coś takiego, zobaczymy. I zajęlibyśmy też naszymi maszynami, bo wiadomo, że te tutaj maszyny, to są maszyny trzygwiazdkowe, nie? I fajnie byłoby je tak jakby powydobywać, żeby po prostu skończyły się, no bo jak się nie skończy, to nie będziemy mogli postawić tych naszych lepszych maszyn, tych czterogwiazdkowych, nie? I fajnie byłoby w końcu się pozbyć ich stąd, dlatego fajnie byłoby właśnie powydobywać z nich te rzeczy wszystkie, jak najszybciej się tylko da. Wtedy na pewno by one szybko znikły i byśmy mogli postawić te lepsze i zobaczyć jak te lepsze silne są po prostu, bo ciekawe mnie, jak czterogwiazdkowe są dobre, nie? Ile wypada rzeczy i jak wypadają te rzeczy. No jak patrzcie, teraz wypadnie pewnie już 3 lava dusta, max 4, nie? I ciekawe jest z tymi lepszymi, jakby mi lotło. O, mamy 3 lava dusta, może z tego wypadnie jeszcze jeden, będzie 4, czyli 6 wypadł. Dobra, nie, to 3, dobra. Ale ciekawe, jakbyśmy mieli te czterogwiazdkowe, czy wypadłoby 3, czy wypadłoby może, nie wiem, 6, 7? Bo to, wiesz, bo lava dust jest taki najrzadszy materiał, nie? Który może wydobyć z tych właśnie pomp. Ale dobra, włóżmy to szybko, zrobimy to samo jeszcze z naszymi apiriery i idziemy po openingi nasze. Na początku wydaje mi się, że pójdziemy po te openingi, które są najbliżej nas, na tym naszym, na ranczu nie ma openingów, ale tam za ranczem trochę są openingi. O, na przykład tu mamy jeden. To sobie możemy go otworzyć już od razu. To będzie nasz pierwszy opening, co? Czy może inny pierwszy opening? Szczerze, ja bym tu wrócił później, wrócimy to później. Otworzymy to w dzisiejszym odcinku spokojnie, tylko że najpierw chciałbym inny opening wziąć, tak jakby taki pierwszy opening. Patrzcie, 5 jelly, nie? Ale fajnie. Taki pierwszy opening bym chciał wziąć. Zaraz wam pokażę, gdzie on jest, bo ten pierwszy opening daje skina do pierwszego slime'a, jaki jest w ogóle w grze, czyli Pink Slime'a. I właśnie na tym skinie mi chyba najbardziej zależy, dlatego chciałem jako pierwszego go otworzyć, dlatego zaraz tu wrócimy, spokojnie. Nie denerwujcie się, za chwilę tu wrócimy. Nic się nie dzieje, spokojnie. Dobrze, to teraz jak to dałem, to może prześpijmy się, bo jest trochę ciemno, a ja bym chciał to zrobić w dzień, tylko prześpijmy się. No to tego w sumie jakieś 3 godziny tylko w grze, to prawie nic nie było. Teraz chodźmy, podplejmy drony nasze, bo one pewnie już nie mają. A nie, coś tam, jakoś tam daje radę jeszcze, coś wytrzymało sobie ten dron ostatnio, co jest? Przy okazji pieniążki zdobędziemy trochę, czemu nie? I chyba tutaj jeszcze nie podlaliśmy, tak. Dobra, podlane. Jeszcze ostatni tutaj porta. Ale to jest przyjemne. Idziemy sobie, podlewamy i tyle. Dobra, teraz chodźmy do naszego openingu. Pokażę wam, gdzie jest pierwszy opening. Całą drogę wam pokażę, potem będziemy raczej cięcia robić. Ale nie dość blisko. Nie jest bardzo blisko. Miejsce, w którym każdy was... Zaraz. Ta sytuacja zawsze tu była? Czy to zawsze ten kamień to był? To jest slime, nie? A nie, to nie jest slime. Nie, to jest slime, jest, tylko tak samo widać. Zawsze to było? Nie, dziwne. Nie kojarzę tego. Nie, może było, co wcześniej nie założyłem, dobra, nieważne. Ale dziwne. Wydawało mi się, że tego nie było nigdy. Ale chodźmy tam. No jak widzicie, tam jest pierwszy opening w całej grze. Jeżeli pamiętacie, to był wielki slime. Pinkowy, czyli ten taki różowy. I zanim tutaj pojawił się opening właśnie dla pinkowych slime'ów, czyli pierwszych slime'ów w grze, które tworzą całą naszą grę i są tak jakby logiem tej całej gry, dlatego otwórzu. I bardzo chciałem ten pierwszy, ale fajnie, dzięki są! O kurde, sparkly! Visit the ranch house to match secret style. Chodźmy to zróbmy. Ale fajowe! Ale fajne dźwięki to ma, ja! Ja chciałem jako pierwszy to właśnie, bo to takie, wiecie, taki pierwszy slime i chciałem tylko pierwszy. Już nie będziemy chodzić za pierwszym slime'em tak jakby, czyli że będziemy po prostu po kolei slime znajdować, tylko po prostu chciałem ten jako pierwszy. Patrzcie, one już mają ten wygląd. One też takie ładne są, tak się świecą, takie, nie wiem, jakby taki coś w sobie miały takiego fajnego. Jak można właśnie takie gluty robić i w nich można takie coś takie świecące włożyć, to właśnie oni mają coś takiego, ale ładne. Nie no, fajnie, ale nasze rancho teraz będzie ładnie wyglądać, wszystko będzie tak ładnie wyglądać. Patrzcie, to z daleka te slimy nasze wyglądają, tak się świecą lepiej. Dobra, sprawdźmy, jak wygląda właśnie zarządzanie tym wszystkim, bo mnie to bardzo ciekawi. Tylko właśnie nie wiem, gdzie to można zarządzać. Gdzieś tutaj może? Pewnie w środku bazy, nie? Właśnie, czy w środku bazy. A właśnie, mamy lepszy nowy kolor. Mamy lepszy nowy kolor, nazywa się tak, o ten, ruby. Tego weźmy sobie ten ruby, bo to jest jakiś unikatowy nowy kolor, tego dajmy sobie go. Może być ładny. No, nawet spoko jest. No, nawet jest spoko, możemy na razie zostawić. Nie jest jakiś taki super spoko, ale nawet spoko jest. Dobra. O, secret size, got it. Give you slime fresh new look, but because, ok. Cosmetics, I want to slime, yeah. Dobra, to jest fajne. Ale fajowe! Paczki fajne! I to jest 20 ich, nie? To jest 20 info. A, to też było. Dobra, ja chcę, żeby tak było. Jak jest, idziemy po następne openingi. Następny opening, jak pamiętacie, przychodziliśmy, widzieliśmy ten tyle, że openingów jest gdzieś tutaj, dlatego widzimy się przy następnym openingu. Dobra, zbliżamy się do następnego openingu.
drugą. Jak pamiętacie, opening był tutaj. Tutaj po prawo. Możemy... Co ty robisz? Trzy ploty twoje, co? Skąd ty? Co ty to zjadłeś, że tyle są? No dobra, nieważne. Otwieramy drugi opening! Secret Style Pack! Boom! Heavy metal, o kurde. O, to może być ładne. To te rock slimy dostały, nie? Gdzie to są jakieś rock slimy? O, to... Ale śmiesznie wyglądają. Śmiesznie wyglądają. Dobra, idziemy też do następnego openingu. Następny opening jest w tym miejscu, w tym. Dlatego musimy się wrócić całą drogę i pójść tutaj. Dlatego widzimy się przy tym openingu, bo wiesz, to całą drogę. Chyba, żebym jakiś tak przeleciał to. W ogóle skróćmy sobie drogę, możemy sobie drogę skrócić, nie? Sprawdźmy, czy się uda. Może mi się uda to przelecieć. No może nie być łatwe, ale może się uda. A to jest fajne uczucie, że mamy wszystkie openingi otworzone, nie? To jest takie fajne uczucie, kiedy wiadomo, że zrobiliśmy grę praktycznie na 100% i mamy wszystkie openingi pootwierane i zostały tylko te Secret Steel Packi. Chyba, nie wiem, damy radę? Tak, damy radę, dobra, daliśmy radę. Ue, skrócili drogę o połowę, to fajnie. I to było... A to było gdzieś tutaj, okej. Okay. I to będzie Secret Steel Pack. I wiem, gdzie jest następne na ranczo. I będziemy mieć teraz trzeci, potem czwarty. Doskoczę? Doskoczę, dobra. Polećmy sobie do niego. I następny opening otwieramy. Następny opening jest o tam. I co tym razem? Tiger! Tiger! O, to jest nawet ładne. Zobaczmy koty, gdzie są jakieś. Moi ciekawi. Koty, koty. O, tutaj, to są koty? Ale śmiesznie. Ale fajne. Nie no, wyglądają dużo lepiej niż wcześniej. No, wyglądają dużo lepiej niż wcześniej. Podoba mi się, ładne, ładne. Ale te same będą ładnie wyglądać. Kurde, ale będą ładnie wyglądać, dobra. Te ploty chyba na zmieniły trochę wygląd, czy nie? Nie, chyba nie, chyba nie. A fajnie, bo też potem zmieniłem wygląd. A może zmieniły, tylko nie zauważyłem. A zobaczyłem, potem zobaczymy. Jeżeli serio zmieniły, to zauważymy różnicę. Raczej mi się wydaje. No teraz chodźmy na tą wyspę. Tam widzimy się już osłonie przy openingu. Dobrze, jesteśmy przy następnym openingu. Następny opening jest właśnie w tym miejscu, które oczywiście każdy z was szedł, zawsze tu był. Więc po prostu to jest nad tym. I to jest też twierdza. Więc koło twierdzy. Dlatego bardzo łatwe miejsce, łatwo go znaleźć. Otwieram następny opening. Wow! Dostaliśmy skin do tego złotego slajma? O kurde, dobra, to jest już coś. No to jest już, o kurde, do złotego slajma skina dostaliśmy. W sensie, no to się za bardzo może nie przydać, tak? Bo złoty slime bardzo rzadko jest. Ale no, chciałbym go zobaczyć teraz szczerze. Dlatego może będziemy mieć okazję, to wam pokażę. Dobra, ale może teraz, jak otworzyliśmy już 4, czyli tak jakby o to miejsce całe, o to całe pomarańczowe miejsce już otworzyliśmy wszystko, co się dało. Dlatego może teraz poprześpimy się kilka razy i ten. I zarobimy trochę pieniążków. I może później ten, i później wrócimy do otwierania. Otworzymy jeszcze 4, czy tam 6 i po prostu na tyle będzie w tym odcinku. I na tym odcinku zrobimy następne 10. No tak mi się wydaje, żeby tak najlepiej, byśmy tak zrobili. Zresztą w tym odcinku byśmy 10 otworzyli, następne 10 i tyle pozarabiali pieniążki. Wtedy będzie taka różnorodność, a nie cały czas to samo. A możecie mi napisać, jak wam się podobają te Secret Steel Packi i który wam się najbardziej podoba. Bo szczerze, mi póki co najbardziej chyba ten kod się podoba. Z tych 4, co tworzyliśmy. Ale to jeszcze teraz nie piszcie, tylko napiszcie jak ten. Jak już to 10 otworzymy. Dobra, to zrobiliśmy to, ja jeszcze przyszedł do rafinerii i potwierdzę to rafinerii wszystkie. Tak jak mówiłem, chciałem się je pozbyć, tylko zróbmy to. I może jak tworzymy 10, już to możecie napisać właśnie, który z tych 10 pierwszych wam się najbardziej podoba. Mi póki co kod, ale to się może jeszcze zmienić, bo jeszcze dostaną 6 openingów w tym odcinku. Tak, to się może jeszcze zmienić. I pójdziemy zaraz, teleportujemy się do tego miejsca, gdzie ten opening widzieliśmy, co go przekapiłem właśnie, powiedziałem, że pójdziemy najpierw do innego. Właśnie tam pójdziemy od razu, i go otworzymy. Ciekawe, jaki tam będzie opening. Dobra. Wypadł tylko jeden lava dust. Dziwnie strasznie. Tylko jeden, ale jest jeszcze inne rzeczy, on też się bardzo przyda to. Spire Steam, wiem, że strasznie jest potrzebny do wszystkiego dosłownie. Dlatego dobrze, że go mamy. Vibranium to mamy tyle, że na pewno nam starczy do wszystkiego, a z lava dustem w sumie też mamy go sporo. Teraz chodźmy do naszych apiariery, bo te jelly nie powiem, by się przydały. Im więcej jelly, tym lepiej. O! O! 3 jelly, widzieliście to? 3 jelly, ja! Może wziąć ten opening przekazać, dobra, to twórzmy go sobie. Jak to jesteś, to twórzmy go. Otwieram opening następny. Ruby Red. O kurde, to może być na to ładne. Spróbuj znaleźć takie, zaraz go znajdziemy. Tam wiem, że w środku jest, to akurat przy maszynie jednej będzie. Otwórzmy jeszcze ta. Ruby Red, ej, to może być serio ładne. Serio może być ładne. O, dobra. I tutaj, gdzie są Ruby Redy. O, są tam na pewno. Ale ładne, takie rubinowe. Ale fajne. Ej, no, podobają mi się bardzo. No, fajne są, fajne. Ba lepsze niż podstawowe. Ładne, ładne są bardzo. Tak strasznie, tak mocno, takie czerwone, takie piękne, fajne, fajne. Ciekawe, jak one będą wyglądać. One już trochę inaczej wyglądają. Widzicie, trochę inaczej wyglądają, ponieważ te pinkowe są lekko inne. Dlatego one inaczej wyglądają. No, ciekawe, jak lawa będą wyglądać. A właśnie, do rafinerii powinniście to włożyć. Włożymy do rafinerii. Już mamy 5 ze sobą openingów. Chodźmy, zróbmy jeszcze jakiś. Co jest? Co? Jak to się stało? Mam maxa? Nie mów. Nie mam maxa. Myślałem, że mam maxa. Właśnie, jak będę miał maxa, co ja będę mógł z tym robić? Będę musiał chyba do jakiegoś slosa włożyć chyba, nie? Coś takiego. Ale dobra, widzimy się przy następnym openingu. Jeszcze nie wiem, w którym miejscu, zobaczymy. Pewnie zakładam, że to miejsce tutaj będziemy robić. No, coś takiego. Ale widzimy się przy następnym openingu. Dobrze, następny opening będę gdzieś tutaj. O, teraz skrzyneczkę mamy. Co w niej? O, dobra, to fajnie, przyda się. Tym więcej ornamentów, tym więcej wyglądowych rzeczy, tym lepiej. Tu gdzieś powinno być opening. Właśnie tutaj. I to chyba będzie opening do tych tutaj wodnych, nie? Bo tak koło nich jest dosłownie.
Tak, na tych wodnych. O ja będę jeszcze piękniejszy i słodszy, ale fajnie. Aż was wezmę po prostu, gdzieś będą się was postawić. Nie, ja muszę te słodkie slime mieć gdzieś koło siebie. Ja muszę mieć gdzieś koło siebie, bo one są tak słodziutkie i tak mają, to są takie najbardziej niewinne slime ze wszystkich. Takie nic nie muszą jeść, są takie bardzo spokojne, wolne, słodziutkie, takie fajne slime. Naprawdę je lubię. Fajnie jak są tak koło mnie, fajnie. Ale jeżeli chodzi o te całe miejsce fioletowe, to jest koniec. Już więcej openingów nie ma. To był właśnie jeden i to był jeden. Już więcej tutaj nie ma. Czyli musimy pójść w zupełnie inne miejsce. Bo wiecie, 20 na całą mapę jest, nie? No to wiadomo, że to no, muszę jakoś to dobrze rozmieścić, żeby przynajmniej w każdej był trochę, więc nie starszej praktycznie. Ale teraz pójdziemy do... Wydaje mi się, że... Do dżungli, nie? Dobra, to widzimy się w sumie w dżungli, bo już mamy za sobą 5 openingów, jeżeli się nie mylę, 5. Czyli jeszcze 5, albo mamy 6, nie pamiętam. Dobra, i tak otworzymy następne 5 i tak. Zobaczymy. O, znowu? Znowu jest tam, na górze, on się też pojawia na górze, nie? To jest aż dziwne takie trochę. No ale nie dosięgniemy go tam, już za późno chyba zniknął. Dobra, widzimy się po prostu w dżungli. Dobra, jednak nie widzimy się w dżungli, tylko widzimy się w tym miejscu, bo tutaj, na tej misji, jest jeden secret stealth. Tylko, teraz pytanie, co nie jest w tym zwykłym? Czy w tym zaawansowanym? Ja sprawdzę i widzimy się już przy nim. Dobra, wiem gdzie to jest. Jest zwykłym, spokojnie zwykłym. Jest właśnie tutaj, jak łatwo go zauważyć, dobra. Jest właśnie tutaj i otwieramy go i zobaczymy jaki slime nam wyleci. Fajnie ten srebrny, nie? Tak, ten slime, boomerang. O kurde, jest dużo ładniejszy niż wcześniej, no fajny. Boomerang, fajny, dobra. To do następnego openingu! Następny opening będzie w miejscu, którego nikt nie lubi, czyli to coś z tymi owockami dziwnymi. Niestety musimy tu pójść, niestety musimy tu znaleźć ten opening, ale na szczęście wiem mniej więcej gdzie on jest. Tych owoców na to już nie zbieram, bo szczerze, totalnie mi niepotrzebne są te tofu do niczego, tak dosłownie. Te tofu są strasznie useless, dlatego nawet tego nie będę zbierał, nie będę traktuł czasu na zbieranie tego. Po prostu pójdziemy od razu do openingu. Opening powinien być gdzieś właśnie w tych okolicach tutaj, tego co właśnie widziałem. I jest tak, jest to opening, to mam portal, ale fajowo, dobra, to zrobimy to szybko. Mam opening i to będzie opening do tych cyberów, nie? Prejalsic Cyber, ale ładne. A to może ciekawie wyglądać, nie powiem. No. Ciekawe jak to wygląda. To nie chodźmy, przejdźmy się, zobaczmy. A i przy okazji policzmy nasz opening, ile mamy. Bo już jestem pewny, bo już straciłem rachubę, że tak powiem. Chodźmy tutaj. I Secret Style Packs. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem mamy aż? O kurde, dobra, to jeszcze dwa. Ale fajnie to wygląda wszystko, nie powiem. No to chodźmy do naszych cyberów, bo jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda. One powinny być właśnie tutaj, tak? Czy nie? Tak, tutaj powinny być, o. No tego za bardzo nie widać, bo ten... Musiałbym tak jakby, nie wiem, osobno je zobaczyć w jakiś sposób. No dobra, no to ten skin raczej zbyt dużo nie zmieni. No bo niestety tak to działa. Ale to nic się nie stało. Dobra, chodź do następnego openingu, który będzie w sumie nawet nie wiem gdzie. Ale to raczej chyba już ta dżungla będzie? Bardzo możliwe. Zobaczymy. Następny opening będzie w naszej symulacji. Dlatego zajmijmy się naszą symulacją. I przy okazji może zróbmy z tej symulacji trochę coś takiego, że po prostu wydobędziemy ile będziemy mogli tych naszych slime'ów. Bo nie powiem, że... Oj, nie tak, halo, kiedy poleciałeś? No zniknął gdzieś, dobra. Nie powiem, że... A, to nie działa, lol. Też nic? Okej. Może to? Aha, okej. Nie powiem, żeby się przydało bardzo by się przydało. To na pewno zdziała, tak, na pewno zdziała. Bardzo by się przydało, ponieważ chcę więcej advanced dronów. Na pewno chcę tak jeszcze dwa advanced drony zrobić. Co za tym idzie, potrzebuję niestety dużo tych właśnie trzęsiaków, dość bardzo dużo, dlatego postaram się trochę ich zdobyć tym razem, żeby sobie oszczędzić po prostu roboty później. I nie tylko do advanced dronów, będą potrzebne nam jeszcze spora ilość ich do innych rzeczy, do wielu innych rzeczy. No i tak powoli tylko będziemy szli i ten, ja po prostu poza nagraniem będę trochę, bo nie ma sensu, żebyście to widzieli, wy zaraz to widzieliście. Jak będziecie chcieli zobaczyć to jeszcze kilka razy u mnie, to pewnie na jakimś live będę to robił, czy coś będzie, jak będę farmił, żeby po prostu nie robić tego samego tyle razy. Dlatego widzimy się już przy openingu, byście mogli zobaczyć ile udało mi się zbierać tych trzęsiaków do openingu. Dobrze, bank jest tutaj. Bank jest osłonie w tym miejscu, gdzie jest honejowy slime normalnie. I trzęsiaków udało mi się zebrać parę 100, więc nawet spoko liczba. Postaram się zebrać 50 i wracamy. Retro! O kurde. Czyli to, to jest nawet fajne, bo te trzęsiaki zawsze miały taki kolor taki do pink slime podobny i czasami można było się pomylić, a teraz będą mieć taki mocno niebieski kolor i będzie je bardzo łatwo rozróżnić. Na przykład patrzcie, o widzicie? Tak ładnie, nie no, teraz strasznie ładnie wygląda. Szczerze, one powinny tak od początku wyglądać. Naprawdę strasznie ładnie wyglądają teraz. Bardzo mi się to podoba. Ja pozbierajmy się trochę i widzimy się przy ostatnim openingu w tym odcinku, bo to był 10. Ja wiem, w którym miejscu on jest. Dlatego do niego pójdziemy, a potem zaczniemy zbierać pieniążki na właśnie naszą farmę i zobaczymy, ile ulepszeń nam się zrobić. Pewnie tak z dwa zrobimy lub jedno. Zobaczymy. Zależy, który max jest, bo jeżeli max jest jakiś tam, nie wiem, 25, bo mam 24, to wtedy będzie koniec, nie? Ale jeżeli max jest 30, to jeszcze zdążymy coś polepszać więcej. A jestem ciekawy właśnie, który jest max? Czy jesteśmy blisko, czy nie? Pewnie jesteśmy blisko. Zakładam, że... CO?! Tak można?! Ale... CO?!
A widzicie się, żeby tak inny, nie? Inny był. Jednak udało mi się z tego pokazać wam Cold Slime, jak wygląda. A wiecie, że taki inny trochę był, nie? Taki strasznie inny był. A dziwny bardzo, no strasznie dziwny takie, nie wiem. Inaczej wyglądał, inaczej. Chyba zbierzmy ich po 150, bo sobie się to smak, więc już w sumie mamy. No już mamy 150. Nie wiem, tych mogę już strzelać. Tylko pytanie, gdzie mam wyjście, jeszcze nie pokazuję, no dobra. Gdy mi się pokażę nam wyjście. A zbierzmy sobie jeszcze innego trzęsiaka i mamy w pola, dobra. No i wyjście jest z którą stronę? A tam, a to fajnie. No, to widzimy się już przy następnym openingu, albo widzimy się, jak będę oddawał te trzęsiaki już do tej maszyny czy coś. No, portal był bardzo blisko, no, bardzo blisko był portal. To fajnie, fajnie się złożyło. I teraz czas oddać nasze trzęsiaki. I będziemy mieć 6 kubów, co za tym idzie, będziemy mogli stworzyć advanced drona. Moim zdaniem to powinno być 10, nie 20. Moim zdaniem powinno być 10 za 21 kub, bo 20 to trochę duże wymagania są, szczerze. Ale mamy to, włóżmy to do tego i stwórzmy advanced drona, bo wiem, że się na pewno przyda jeden. Tylko stwórzmy. O, możemy robić raz dwa. O, jak fajowo, dobra. No to spoko, spoko. A, bo oni do rafinerii wkładają teraz rzeczy, tak? Czy jak to wygląda? Bo oni chyba też wszystko do rafinerii wkładają, czy mi się wydaje? Nie, chyba nie. A właśnie, mówiliście mi, że gold proty może to włożyć. To normalnie gold proty może włożyć. Czyli dobrze, że ich nie sprzedałem. Bardzo dobrze, że ich nie sprzedałem, bo pisaliście właśnie, że można coś z nimi zrobić i normalnie można tworzyć rzeczy z tych gold protów. Jednak można normalnie ozdobę tworzyć z gold protów. A wiele osób z was pisało, myśleli, że nie gold proty, tylko można sprzedać i tak dalej. I tak myślałem sobie, nie, nie będę ich sprzedał, no bo te gold proty po co tak sprzedawać? Tak głupio trochę w sumie, tak lekko smutno, nie? Sprzedać je. Bo ja i tak te pieniądze sobie mogę łatwo zarobić w inny sposób. A fajnie, jakby z tymi gold protami dało się coś zrobić. Pisaliście, że nie da się nic z tym zrobić i tylko sprzedać można i tak dalej. No ale ja jednak je zostawiłem tak prosto, żeby sobie były dla wyglądu, albo na taką czarną godzinę, kiedy serio byśmy bardzo pieniędzy potrzebowali. I potem się okazuje, że jednak do rafinerii można je włożyć i coś tam pisaliście mi, że jednak można normalnie ten robić z nich rzeczy, jak się chyba całe nasze ranch ulepszy na maksa, dlatego bardzo dobrze je zostawiłem i coś z nich porobimy. Nie będę ich sprzedawał, potworzymy z jakiejś fajne zdoby i będziemy mieć złote rancho całe normalnie. Zobaczymy, czy nam starczy. Bo nam starczy, mamy dużo tego, nie? Mamy 425 gold portów, no nie żartujcie sobie ze mnie, no to musi starczyć, tak? Nie wybrałem sobie, żeby było inaczej, nie wybrałem sobie. A dobra, pójdźmy jeszcze tam tylko nawodnić, bo nie powiem, że wtedy by się nawet nie przydało. Tu widzicie, nie ma na przykład tego advanced drona, dlatego możemy to w sumie zabrać i postawić tu advanced drona, bo czemu nie, niech sobie będzie. Mam advanced drona. Ja bym chciał od ciebie tak, żebyś ty brał ploty, bo ty zajmowałeś się plotami, nie? Tak, ty musisz brać ploty. I co mamy tam za ploty? Mamy te i te. Dobra, sprawdźmy dokładnie, jakie mamy. A, mam dużo pinku po prostu. No, a ty robisz na pewno jedną rzecz. Ploty, czyli dokładniej pinki. Z plot kolektorów do Raffinery Linka, bo do tego sobie potrzebujemy. Reszta plotów z plot kolektorów do Market Linka. I tak to ma wyglądać i baw się dobrze. Dobra, ty tam dajesz radę, więc spoko. Mamy jeszcze jednego advanced drona, możemy coś z nim zrobić. Tutaj mamy też dużo tych zwykłych dronów, też mógł coś z nim porobić w sumie, ale nie wiem co. Dlatego na razie zostawimy to. Ale chodźmy do następnego openingu i widzimy się przy następnym openingu, który wiem gdzie jest. Jest w takim fajnym miejscu, dlatego będziemy musieli się teleportować. Nie idziemy do twierdzy póki co, spokojnie. Wiem, że się tam do twierdzy teraz, ale tego openingu na razie nie ruszymy, to będzie może pierwszy opening w innym odcinku. Musimy te jeszcze łapaczki porobić, dobra. Łapaczki jeszcze musimy porobić. Ale to potem, na razie nie. Na razie chodźmy do openingu pierwszego, który będzie właśnie przed tym całym wejściem takim. Zaraz wam pokażę. I nasz ostatni opening będzie w tym przejściu. Gdzieś w tych okolicach powinien być przynajmniej. A jak nie tutaj, to gdzieś w jaskini tutaj. Ty, gdzie on jest? Powinien tu gdzieś być. Halo, może gdzieś tutaj na dole? Nie wiem, gdzieś niby była mowa, że tutaj powinien być. Oszukali mi. A, tutaj będzie pewnie, nie? Tak, tutaj będzie. Ostatni opening będzie właśnie gdzieś tutaj. O, jest właśnie tutaj, dobra. Mam przykład i to, weźmy sobie ornament. Czemu nie? To jest ostatni opening w dzisiejszym odcinku. Zobaczmy, co z niego wyleci. Radiant. Ładny! Ale fajny, ładny! Ej, nie no, to mi się chyba najbardziej podoba. Ale taki ładny, zielony kolor. Nie podoba mi się, strasznie mi się to podoba. Chcę go zobaczyć, jak on wygląda. To jak coś jest tutaj, w tych okolicach. To jest jak twierdza, co się schodzi na dół, to jest takie przejście właśnie slajmowe. Potem po prostu idziecie tym slajmem z przejściem i potem resztę widzieliście, jak ja przyszedłem, więc znajdziecie. Ale jaki ładny! O, to też. Otwórzmy to. Czemu to samo pada? Windfire cały czas. Nie wiem, czemu to samo wypada, nie wiem. Ale jaki ładny, ja! Ale fajowo. Zobaczmy sobie go teraz. Dobra, wchodzimy do portalu, jesteśmy w naszym domku i chodźmy go zobaczyć. Gdzie miałem radioaktywne? Wiem, że tam było na pewno radioaktywne, tak? Czy nie? Mylę. Właśnie, bo nie jestem pełny, więc nie pamiętam, gdzie radioaktywne były. Nie, tutaj nie mam radioaktywne. To kiedyś mieliśmy radioaktywne, tak. To kiedyś mieliśmy radioaktywne, a teraz radioaktywne są chyba tutaj, nie? Tak, tutaj. Ale mój taki ładny! O, taki ładny zielony kolor mam, to chciałem takiego samego radioaktywnego zobaczyć. Bo mnie jest strasznie piękny, ale te też są bardzo, bardzo ładne. Ale fajny kolorek, naprawdę bardzo ładny. Chyba to jest chyba mój ulubiony póki co, chyba. No, chyba tak. W sumie z tych, co teraz otworzyliśmy, możecie wybrać, który waszym zdaniem jest ulubiony. Musicie napisać w komentarzu.
Ale teraz, jeszcze wam pokażę w sumie nazwy ich na szybko. Secret Pack na przykład tutaj. Zobaczmy sobie jeszcze. O, patrzcie jaki ładny! Tak, to jest mój ulubiony. To jest mój chyba ulubiony z tych wszystkich póki co. I możecie teraz sobie wybrać, który wam się najbardziej podoba. Oto widzicie, jak Golden Dragon nie wygląda. Widzieliśmy go właśnie, że taki ma takie dziwne kształty, takie fajne, fajne. A Saber wygląda chyba prawie tak samo, tylko ma inne te rogi czy coś, te zęby. Quicksilver wygląda strasznie śmiesznie, to na pewno. I Glislime jest też bardzo, bardzo ładny. Też mi się bardzo podoba. Najbardziej mi się podoba chyba Rat Slime, właśnie ten retro, czyli Glitch Slime. I chyba ten kotowaty, tak, kotowaty jeszcze spoko i krystal, i w sumie tyle. Podeslime jest spoko, no mógł być ładniejszy w sumie, nie? Ale i tak jest spoko. Podeslime to podeslime, no zawsze jest słodki, fajny. Dobra, teraz prześpijmy się, zrobimy trochę pieniążków. Ja tam widziałem, że trochę mi zarabiam tych pieniędzy ostatnio. A to w sumie dlatego, bo chyba niektóre z nich właśnie nie sprzedają plotów, tak? Tak, właśnie niektóre z nich nie sprzedają plotów, tylko wszystko wsadzają do rafinerii. I dobrze, na razie niech to robią. Na razie wsadzają do rafinerii. Tak, oni wszyscy do rafinerii wsadzają, tak, bo nie w ogóle pieniędzy nie ma. No, na razie niech wsadzają sobie do rafinerii. Na razie sobie wsadzacie do rafinerii. Nie wiem, czy otrzymuje pieniądze. To jest nie tak. A, bo on też robi, dobra, on też to robi. To w sumie niech będzie, niech sobie robi. Rób se, nie będzie ci przeszkadzał. Tutaj oni wszystko do rafinerii wkładają, czy jak to wygląda. A ja chciałem tutaj bardzo tego właśnie podwójnego, jak dajmy advanced drona. Ja tu chciałem, żeby sytuacja wyglądała tak, że będzie plot i plot, tak? Tylko zaraz pytanie, których mamy maxa? Mamy tych maxa tych? I w sumie tylko tych, okej. Okay. Tu niebieskie nie możemy. Są tu niebieskie? To tu niebieskie, dobra. Czyli ty niebieskie sprzedajesz, a resztę plotów po prostu wsadzasz do rafinerii. I tutaj rafinerii, a tu marketing. O, i będzie dobrze wszystko. Teraz on będzie dobrze działał, i będzie git, okej. Okay. I przy okazji, jak to wszystko zrobiliśmy. A, jeszcze pójdź tutaj. Też by się przydał teleport taki, ale wydaje mi się, że to już było przesada lekka. Rzućmy to jeszcze tutaj. I chodźmy po nasze pompy i drilla. Teraz. Może uda w tym odcinku nam się jeszcze coś kupić, ulepszyć. Fajnie by było w sumie. Ale najpierw te rafinerii musisz zapełnić na maksa. Nawet jak się nam nie uda, to mamy wiadomo w tych silosach dużo tych lotów. Możemy je zręcznie posprzedawać, więc fajnie. Dobra, pompy zebrane, teraz czas na rafinerię. Znaczy nie rafinerię, tylko apiriery. Apiriery, ile dacie jelly, co? Dajcie dużo jelly. Jelly jest fajny, o jeden jelly już, jest to dobrze. Jak jeden jelly jest, to jest dobrze. No tu nic nie było, w ogóle jakiś totalnie nic nie opadło. Nie wiem, cztery itemy wrzucił. O jelly, dobra, są dwa jelly, to już jest bardzo dobry wynik. O trzy jelly, o cztery jelly, dobra, to już. O pięć jelly! O sześć jelly, co jest? Nie, to już, nie, to jest naprawdę wystarczający wynik. 7 jelly, nie, no nie wierzę, 7 jelly z 6 apiriery. Przecież to jest piękność, nad pięknościami. No pięknie, no pięknie po prostu. Świetnie. Nie, no cieszę się bardzo. A, żeby się przespać znowu teraz. A w sumie swoje ceny przed przespaniem, bo mi bardzo ciekawią. No ceny są niskie jak były, bardzo niskie. Jedyne co tak naprawdę byłoby jakieś fajne do sprzedania to... W sumie nic na tą chwilę. No, na razie nic. No, chodźmy się przespać. A i właśnie przy okazji, ile kosztuje? 150 tysięcy. 150 tysięcy. No to sporo. Musielibyśmy dwa razy tyle zrobić. Znaczy, miałby problem, kiedy byśmy do rafinerii wszystko nie wkładali, tak jak teraz to robimy. No ale to do rafinerii nie powiem, żeby się przydało, żeby powkładali, żeby się przydało, Bo chciałem mieć wszystko wymaksowane na odcinek z dekoracji. Jak był odcinek z dekoracji, to po prostu przewaliliśmy maszyn tych materiałów. Chciałem po prostu mieć wszystko wymaksowane, żeby wolno nam starszyło. Nie było żadnego problemu. A i tak coś tam pieniędzy nie wpada, więc przeskipujemy tak kilka, wydaje mi się, że dni i będzie dobrze. Dobra, ten następny skip. Tym razem bez ruszania pomp i apiriery. Zrobię to jak się siada. Może uda mi się zarobić wystarczająco pieniądze na tamto. Ale to jest przyjemne i fajne, patrzcie na to, to jest takie fajne. No, to jest właśnie przyjemne. Dobra, to ja tak poraję może kilka razy. I widzimy się, jak uda mi się zarobić ze 150 tysięcy. Bo już widzicie, 95 tysięcy mamy. Tak jeszcze 3 razy i chyba wystarczy. Dobrze, kilka dni minęło. Zobaczmy, jak to wygląda sytuacja w rafinerii naszym. Rad Soprayer całe zapełnione, Honey Soprayer całe zapełnione, Boom też. Hunter Plot została zapełniona, okej. Okay. Dobra, to ten. Hunter Plot to ogółem już tak jakby się nie mieszczą. I przydałoby się coś z tym zrobić, nie powiem, że przydałoby się coś z tym zrobić, dlatego tutaj weź Hunter Plota. Nie Honey Plota, tylko Hunter Plota. Hunter Plota, plot kolektorów i do Market Linka. Teraz weźmiemy sobie trochę więcej pieniążków i chodźmy jeszcze tutaj. Zobaczcie, jaką jest sytuacja tutaj, dajmy im to. Niech oni tam wkładają jeszcze nadal te wszystkie rzeczy, bo one są bardzo, bardzo potrzebne. I fajnie byłoby... A jeszcze tutaj chciałem coś zmienić, jedną rzecz. Czy już wymaksowaliśmy te niebieskie? Bo to jest ważne. Tak, niebieskie wymaksowane... W sumie one były już wymaksowane, ale ja bym zrobił tak, żebyś... jakby to teraz zrobić? Bo tu pewnie się marnują klejnoty, nie? Z jakiejś strony zakładam. Nie. Nie, wszystko jest dobrze. Dobra, na razie to zostawię, potem to zmienię. Potem wam pokażę, o co mi chodziło. Pójdźmy jeszcze tam i widzimy się, jakie będę już miał już te 150 tysięcy, bo teraz już będzie łatwiej, bo
jeden plot dochodzi, tak jakby więcej. Gdzie będziemy dostawać tak, nie wiem, przynajmniej 5000 więcej jednego dnia, więc to jest już jest spoko bardzo. Zakładam, że dwa razy skipnę i będzie wystarczająco. Dobra, to chyba ostatnie skipnięcie będzie. Zobaczmy, czy starczy. Może starczy, może starczy. Ale zasada spełnić tutaj trochę pieniążków, na przykład tutaj 3000. Ale to nie powinno być wszystko. No, brakuje nam... Aj, brakuje nam jeszcze 9000, tak malutko, dobra. To przy następnym skipnięciu raczej na pewno... O, to 3000 weszły znowu. Czyli ostatnie skipnięcie zostało, tak. Zostało nam ostatnie skipnięcie. Dlatego skipnięcie dzień jeszcze raz, to już zrobię to z wami. I zarobimy ostatnie pieniążki. I kupujemy ulepszenie na 24 level Rewards Club. Mam jedną wodę, mam tylko jedną wodę. No, to weźmy sobie w sumie trochę wody, czy da się. Dobra. Woda to nasze pieniądze, tak, tak to działa. Teraz tutaj, i potem tutaj, i teraz tutaj. I mamy już wystarczające pieniądze, ale jeszcze chodźmy tam. Jak się właśnie zarabia pieniądze w swoim manczerze? Oczywiście wiadomo, tych pieniędzy byłoby dużo więcej, gdyby wszystko do rafinerii nie szło, nie? Ale no, póki co nikt idzie. Jak wymaksujemy tą rafinerię sobie, to no wiadomo, potem będzie wszystko na pieniądze szło. Rewards Club i kupujemy 24 level Wanderwolf 2. Boom! Frozen Violet Chroma, ale ładne! Ja! I ja to chcę! Ej, ja to chcę! Nie, ja to chcę! Że nie w tym odcinku, nie, ale... O, mamy trzy już te slajmy, ale fajnie! Mamy trzy slajmy. Ale ja chcę tamto, bardzo, bardzo chcę tamto. Ile to kosztowało? A sobie 1000, dobra, to mało. Zrobimy to w samym odcinku. Zrobimy to w samym odcinku i pójdzie to dużo, dużo szybciej, ponieważ w rafinerii mamy wszystko praktycznie zapomniane na 999, więc jest bardzo, bardzo fajnie. Sprawdźmy jak tą sytuację jeszcze raz, bo mnie ciekawi, jak tam się zmieniła. Mamy 999, 999, 999, 999, tu jest jeszcze trochę brakuje i niektórych jeszcze trochę brakuje. Tangleportów brakuje trochę i Mosaic Slime'ów w sumie trochę sporo brakuje, Cyber Slime'ów jest git, ale nie powiem, nabijamy ładnie wszystko. Naprawdę wszystko ładnie, Strange Diamondów 14, Real Jelly 19, nigdy tak nie mieliśmy, ale fajnie. No dobra. Pewnie jeszcze coś ciekawego jest. No to ciekawa rzecz, która jest tutaj, to jest na pewno... Nie mogę jej znaleźć. Gdzie ona jest? To łapaczka do tych. O, Amber Teleport możesz zrobić, dobra. Zróbmy Amber Teleporta, gdzieś go postawimy później. Tylko, gdzie jest ta łapaczka do... O, tu jest. Łapaczka do Echosów. Tym się zajmiemy w następnym odcinku. Zrobimy to w następnym odcinku, bo... No, muszę... O, Quantum Pelt proszę ją bardzo, że dobra. To musi być zrobione. To musi być zrobione. I to bardzo, bardzo, bo jest na pewno potrzebne. A jeszcze jedną rzecz, którą zrobimy, to sprawdźmy, żeby Quantum Pelt nie sprzedawały już plotów. Bo nie powiem, że to sprzedawanie plotów nam nie jest już potrzebne ani trochę. A, to zostawiłem tutaj, to powinien by to wziąć. Weźmy to. O, halo. Weźmy to. I zmieńmy to u nich, żeby nie sprzedawali plotów więcej. Tylko ploty do rafinerii. A, ty w każdym razie rafinerka. Ty sprzedajesz gnoj jeden, co? Tak, ty sprzedajesz gnoj jeden. Do rafinerii linka wszystko. Rafinerii linka. No i wszystko będzie dobrze teraz. Teraz będą zbierać te kwantum ploty, więc będzie fajnie. Aha, no my ich mamy i mamy ich całkiem sporo, więc jakby coś było nie tak, to możemy sobie użyć, nie? Dobra, ale to będzie tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie! I mam nadzieję, że następne Secret Paki będą tak samo zarąbiste jak te, które były, a na pewno będą, bo następne slime będą to takie już takie, wiadomo, te najdroższe i tak dalej, które tak najbardziej świecą. Jestem ciekawy, jak Mozaik będzie wyglądał. Albo ten taki Neptunowy, czekam tam, nie Neptunowy, tylko Saturnowy, właśnie, Saturnowy slime. Ciekawe, jak będą wyglądać. Ale teraz dziękuję wszystkim za oglądanie! Bye bye!